Witam Was serdecznie. Za oknem pięknie świeci słoneczko, ale meteorolodzy nie zostawiają złudzeń. Już idzie koniec dopiero co rozpoczętej wiosny. Z czym ja się osobiście nie zgadzam, ale co ja mam do zgadzania? Natura zawsze górą. Teraz jest ciepło. Podobno ma przyjść załamanie pogody. Ale pewien jestem jednego. Wiosna, nawet jeżeli odejdzie, to wróci. A mi się już bardzo chce wiosny, ciepła, tarasu, grilla. Więc uzbrojony w koszulkę szaman grilla, robię dzisiaj kiełbasę na grilla i będę grillował. Być może nie skończę, bo to załamanie pogody przyjdzie bardzo szybko. A może jeszcze dzisiaj skorzystam z ładnej pogody, bo źle będzie dopiero jutro. Co ja tutaj mam? Prawie 2 kilo boczku. 1,8 dokładnie. I skąd się wziął pomysł? Pomysł się wziął stąd, że sobie przypomniałem jedno z moich ulubionych, można powiedzieć, kiełbas. Metkę cebulową. Uwielbiam metkę cebulową. Tutaj jest link do filmu, kiedyś robiłem. Potem robiłem inną wersję metki, wykonano tylko z samego boczku. Drugi link tutaj. I postanowiłem, że to mogłoby naprawdę świetnie smakować w wykonaniu grillowym. Więc wezmę trochę z jednego przepisu, trochę z drugiego, coś zmienię i robię na dzisiaj kiełbasę na grilla. 1,8 kg boczku. 15-17 gramów soli na kilogram. Jak tam kto słoność lubi, w związku z tym, że to będzie grillowane, więc tylko sól zwykła. U mnie kamienna, kłodawska. I dwie cebule, malutkie takie. Powinno być tego około 60 gramów. Te dwie małe cebulki ważą oczywiście więcej. Ale jak odkroję tył, przód i obiorę, to mniej więcej tyle będzie. Pieprz. Od 1 do 2 łyżeczek na całość. I będą to wszystkie smaki. To, co grill wyciągnie z boczku. Pieprz, sól i cebula. I teraz. Cebula ma, oprócz tego, że ma intensywny smak, to ma też bardzo intensywny aromat. I co kto lubi i jak to lubi. Można tutaj pójść w różnych kierunkach. Można zmielić na maszynce, na przykład na drobnym oczku. Będzie niewidoczna, silny smak, silny aromat. Można posiekać, pokroić, przepłukać pod bieżącą wodą i dopiero potem zmielić. Będzie trochę słabszy aromat, bo część tego aromatu podczas płukania usuniemy, ale nadal będzie intensywny smak cebulowy. Można dać nie mieloną, tylko posiekaną. Wtedy będą większe kawałki widoczne. Naprawdę jak kto lubi. Ja dzisiaj idę na maksa. Silny aromat, silny smak. Czyli zmielę ją na najdrobniejszym oczku, potem troszeczkę przepuszczę na tym samym oczku boczku po to, żeby jakby wyczyścić maszynkę z tej cebuli. Zmienię na 8 i resztę będę mielił na 8. Metkę się oczywiście mieliło na najdrobniejszych oczkach, ale ona musiała być smarna, a kiełbasa grillowa ze smarnością nic nie ma, więc będę ją mielił na 8, ale nie ma zakazu. Kto domowemu wędliniarzowi zabroni zmielić drobniej albo grubiej? Wszystko zależy od nas. Myślę, że dosyć gadania. Ten boczek, zobaczcie, powinien być naprawdę, naprawdę chudy, ładny. Tu powinno być sporo tłuszczyku, ale nie sam tłuszcz. To ma być bardzo chudy boczek. Taki właśnie, jaki mam ja. Nadziewał będę oczywiście jelita wieprzowe. Podzielić trzeba w takie odcinki, jak kto lubi, czyli nie nadziewamy na zbyt ścisło, żeby dało się to poskręcać. I za pół godziny będę miał już tą kiełbasę w jelitach poskręcaną i będę szedł zapalać grilla. Do roboty.
przyprawiam i mieszam. Ładuję na dziewarkę i napełniam jelita wieprzowe. Skręcam w odcinki. Tyle uzyskałem. Czas rozpalać grilla. Jak się grill rozgrzeje, wkładam ruszt. Pogoda jeszcze ładna, ale widać, że nadciąga zło. Są już oznaki wiosny. Ale na horyzoncie widać nadciągającą zmianę pogody. Zaczynam grillować. Obracam i przekładam kiełbaski w bardziej i mniej gorące miejsca. Trochę się śpieszę, by zdążyć przed zmianą pogody. Kiełbaski wyglądają już dobrze. Pachnie świetnie. Yum. Pierwszy grill w tym roku. Cebulka. W aromacie nie za mocna, w smaku wyraźna. Pieprzność. Wcale nie, zmieniam zdanie, nie jedna, dwie łyżeczki. Dwie łyżeczki pieprzu powinny być. Jedna byłaby za mało. Bardzo dobre. Pogody mi się chyba nie udało odkręcić, ponieważ zaczyna kapać. Chmury nadchodzą. Co prawda jeszcze w miarę ciepło, nie zimno, ale zapowiadają wręcz zimową aurę. Ale szabaniłem, żeby tą pogodę zmienić. I nie wiem, czy pod moim wpływem, czy po prostu spraw natury, ale myślę, że za tydzień
znowu będzie wiosna. Spróbujcie, zachęcam do grillowania. Sezon uważam za rozpoczęty. Smacznego Wam życzę. Pyszna kiełbaska cebulowa. Pięć minut później leję. Ale to nic, bo ja już mam swoją smakowitą kiełbaskę. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam